Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Cieszę się niezmiernie, że przyszliście. Jesteście ciekawi, co się tam nam przydarzyło i jak przebiegał ten cykl wyjazdu misyjnego. Zanim będziemy mogli technicznie tu slajdy pokazywać, bo będę chciał tak, żebyście popatrzyli na różne zdjęcia, różne obrazy i będziemy je omawiać. Przepraszam, nie wszystkie mieliśmy czas, żeby poukładać chronologicznie, a więc będą jakby takie przeskoki z jednego miejsca na drugi, to musicie nam wybaczyć. Natomiast nad niektórymi zdjęciami będziemy chcieli się zatrzymać, aby omówić kilka historii o jakichś tam osobach, czy zachowaniach, czy jeszcze tam może innych kwestiach. To tyle z takiego typu tytułu wstępu. To może powiem o samym Billu i jego żonie. To jest coś, co mnie niesamowicie napawa olbrzymią taką pokorą i jakbym miał bić głową przed człowiekiem, to chyba byłby jednym z takich ludzi byłby właśnie on razem z żoną. Ludzie, którzy mają 72 lata, Bill za chwilę 24 kwietnia kończy 72 lata i w sposób, jaki on jest zaangażowany. Owszem, jak przyjechaliśmy, to on mi powierzył, mówi tutaj, chciałbym te dwa budynki, rozmiary takie i takie w tych stopach. Oczywiście na początku próbowałem w tych stopach, ale później przeliczyłem to wszystko sobie na centymetry. Łatwiej nam było. Ale on zajmował się wieloma różnymi odcinkami. Zajmował się tymi, doglądał naszą budowę i zaopatrzenie całe było na jego głowie, co stanowiło dość dużą problematykę i doglądał różne odcinki. Budowę tej linii zasilania elektrycznego z generatora, bo zasilania tam na tych wzgórzach Garu nie ma, a więc z generatora, który kupił, trzeba było linie poprowadzić energetyczne. To chłopcy przepięknie się sprawdzili i Bill był przeszczęśliwy z tego, że ta praca została również wykonana, bo praktycznie została dokończona. Doglądał też budowę studni, budowę szkoły z tej bambusa, wiele takich innych spraw administracyjnych, później różne raporty, masę telefonów. Wiecie, ja go podziwiałem, a poza tym to wszystko góry, a więc on wszędzie w tym gorącym klimacie musiał chodzić, brał swoje tyczki, takie bambusy dwa i chodził z tymi bambusami od miejsca do miejsca i rozwiązywał różne sprawy. Naprawdę go podziwiałem i olbrzymi szacunek. Zaczynał dzień z nami za 15:07, o czym mówiłem już dziś rano, nabożeństwami, które były niesamowitymi nabożeństwami, niesamowitymi. A w sposób, jaki one się odbywały, w jakiej prostocie, to zobaczycie na slajdach, gdzie warunki były, no można by powiedzieć, że w ogóle nie sprzyjające do tego, żeby jakikolwiek można wykład przeprowadzić, a były takie fantastyczne dla nas i głębokie, takie duchowe i no w zasadzie marzyłbym sobie, żeby go zaprosić i żebyście mogli w takich wykładach uczestniczyć, bo są przepiękne i bogate te wykłady, które z nami prowadził. To tyle, co mogę powiedzieć takiego tytułu wstępu. Jeszcze nie mamy zdjęć, to jeszcze może powiem o jednym takim aspekcie, bo wiem, że różne pogłoski były, że nas gdzieś porwano, że gdzieś ktoś tam umierający był albo jeszcze różne historie. Niektóre z nich miały część prawdy, niektóre były mocno jakby przejaskrawione, ale może istotną rzeczą powiem, że wyjaśniając, że nikt z nas nie został porwany. Natomiast nasz niedaleki sąsiad z wioski, który był, oni tam są tacy królowie, którzy zarządzają, mają swoje ileś tam posiadłości ziemskich, tych górek różnych na tych wzgórzach Garu i każdy jest podzielony jakimiś terytoriami. To są takie, nie wiem, kiedyś w Polsce się to folwarki nazywało, jeszcze inne różne nazwy funkcjonowały, ale to są tacy duży, więksi właściciele ziemscy i oni nazywają się królami. I od jednego z takich królów kupił Bill właśnie tą ziemię, te 7 górek. Właściwie 6, za 6 zapłacił, ale 7 było przeklęte. To Bill mówi, no to my chcemy to przeklęte, bo tam mówi, kto wejdzie na tą górkę, to ginie. No i w ten sposób dostał 7 za darmo.
A więc kupił prawie 50 hektarów ziemi za 11 tysięcy dolarów. To wychodzi $200 za hektar. A więc to jest coś nieprawdopodobnego, w jakiej cenie to kupił, ale tak to było. Dzisiaj już to jest niemożliwe, żeby w takiej cenie kupić. No i te przygotowania, to wszystko. Dużo bym mógł jeszcze wam opowiadać o tym, ale powiem o tym epizodzie z tym królem. I tego króla przyszedł któregoś poranka jego zięć, który pracuje dla Billa. Ten król nie jest adwentystą, a oni oboje są adwentystami z żoną, ten jego córka i ten zięć, który pracuje dla Billa. Bardzo fajni ludzie. Przyszedł i właśnie z takim przerażeniem powiedział, że zażądano okupu $100,000 od jego ojca, znaczy teścia, i jeśli te pieniądze w krótkim czasie się nie znajdą, to on zostanie zabity. I on rzeczywiście szybciutko uciekł z miejsca zamieszkania i przez długi czas się tam ukrywał. Natomiast myśmy modlili się, bo się okazało, że my jesteśmy bliskimi sąsiadami. No to jak do niego pójdą, to za chwilę mogą mi też równie do nas przyjść, tak? A to bywały takie sytuacje, że wiele razy Bill doświadczał różnych wymuszeń. Nie miał wyjścia, tylko zapłacić tą kwotę. I zapłacił, nie wiem ile zapłacił dokładnie, ale wiem, że została uiszczona kwota tego okupu i sprawa ucichła. Sprawa była bardzo poważna. Powiem wam jedno, że wiem, że technicy już są gotowi, zaraz będziemy omawiać i będziemy przechodzić do zdjęć, ale jeszcze powiem to do końca pewną taką historię, abyście wiedzieli, jak poważne sprawy by miały miejsce. No nie wiem za co, to jest często jest, te pewnych rzeczy się nie da zrozumieć, to są takie walki międzyplemienne i plemiona walczą również z rządem. Ja powiem o takim, to była walka międzyplemienna, a powiem jeszcze o walce, która jest walką, dlaczego taki okup? Dlatego, że on miał pieniądze, bo sprzedał Billowi ziemię i sprzedał jeszcze gdzieś za 34 tysiące chyba dolarów część ziemi dla rządu. I on wiedzieli, że ma pieniądze, no i przyszli po te pieniądze. No to z tego powodu, to są takie, jest bezprawie, a ludzkie życie tam nic niewiele znaczy, a więc bogatych, może z tych wysokich kast, co coś znaczy, ale szczególnie z biedniejszych kast to niewiele. I powiem tyle, że jak myśmy mieli wyjeżdżać i dzwoniliśmy do Billa, że w zasadzie jesteśmy gotowi, wszyscy wizy dostaliśmy, to Bill mówił, że przesuńcie jeszcze swój wyjazd o parę dni, dlatego że my nie mamy materiałów tu, strajk jest, nam nie dowieźli i nic więcej nie powiedział. Ale później się okazało, jak myśmy tam pojechali, to była taka sytuacja, że okazało się, że podczas tego strajku tak walczyły ze sobą plemiona i z tym rządem, że Bill z jednej górki własnej na drugą górkę własną, gdzie tam pomiędzy tymi górkami było miejsce, gdzie czerpali wodę, nie mogli iść po wodę przez ileś tam dni, bo strzelano do siebie. I wtedy zginęło 15 osób. A więc może ktoś uwypuklił za bardzo tą sprawę, że ktoś kogoś z nas porwano. Ten przelew informacji może nie był pełny, ale no bywają sprawy bardzo poważne. I powiem wam, że na końcu już naszego wyjazdu też była akcja taka, że Bill przychodzi do mnie i mówi: Andrzej, znowu strajk. Od dzisiaj od północy ma być strajk. I nie wiem co, a wiem, że wy macie bilety, macie czas poukładany i co zrobić. Ja mówię, no przepraszam Bill, ale to teraz nie mogę im, pracownikom tego powiedzieć, tylko powiemy to jakby przy kolacji. I ja się zająłem z powrotem budowaniem, a on chodził od człowieka do człowieka i rozpowiadał to. I rozpowiadał to tak poważnie mówiąc. I na początku to byłem niezadowolony, że on tak rozpowiada, bo mówię, no cóż tutaj, zamiast spokój, to będziemy mieli jeszcze taki burza. A my teraz potrzebujemy ten drugi budynek, chcieliśmy jak najwięcej tam zrobić przy tych fundamentach drugiego budynku. No i on mówi, że Andrzej, sprawa jest naprawdę poważna. Nie wiem, ile będzie trwał ten strajk, ma trwać 2 dni, a ile będzie trwał, nie wiemy.
Jak będzie poważny, też nie wiemy. No i oni, akurat przy tym drugim strajku zginęło chyba tam jedna czy dwie osoby, ale podpalają ciężarówki, myśmy byli świadkami. No i ja miałem 5 minut na spakowanie się. Chłopcy mieli pół godziny, ja przekazywałem budowę, żeby móc wyjechać, bo nie zostawię jej tak o i wyjadę sobie. Przekazywałem budowę i musieliśmy wyjechać jeden dzień wcześniej niż planowaliśmy. A więc to są tego typu takie no, nieprzyjemne sytuacje. A więc pewne rzeczy miały miejsce, jakby no, przejaskrawił ktoś może albo źle zrozumiał. To te trzeba zdementować, ale no, miejsce i takie zdarzenia są bardzo, bardzo poważne. Także tyle mogę powiedzieć. No, teraz będziemy przechodzić do zdjęć, ja już będę je omawiał. Dobrze. Słychać mnie? Tak. To tutaj jesteśmy już w Kalkucie, już jesteśmy w tym ośrodku Billa, którym dajemy różne maskotki, zabawki. Dzieci naprawdę były przeszczęśliwe, a więc te wszystkie uśmiechy są dla was. Wszyscy, którzy dawali jakieś prezenty i tak dalej, to możecie mieć udział. To było naprawdę niezwykłe. Tutaj no, każdy z nich przychodził po 3 razy. Robiliśmy tak jak kiedyś w Boliwii, ja widziałem jak myśmy to realizowali. Zakrywaliśmy im oczy i każdy w worku sięgał sobie zabawkę i tak 3 razy przychodził, bo na tyle nam wystarczało. I jeszcze troszeczkę zostało. A wcześniej w ogóle zrobiliśmy taki rekonesans z kadrą, żeby przejrzeli te zabawki, czy tam przypadkiem któraś z nich nie jest jakoś kulturowo sprzeczna i tak dalej, bo wiecie, no my przyjeżdżamy w takie miejsce, nie do końca możemy być zorientowani. No, tu jest tych 172 dzieci, nie wszystkie tu przyszły na zdjęcie, ale wiecie jak to jest, 172 dzieci. 5 przygarniesz, 7 odejdzie i tak możesz ich naganiać do zdjęcia. Także tutaj to jest już, zaprzyjaźniliśmy się tak, że każdy z nas chodził z dwojgiem albo z trojgiem, gdzieś tam prowadzał się, ty jesteś moim tatą, a ty jeszcze tam coś. I no takie mieliśmy sytuacje, to było naprawdę piękne. Tak, stamtąd czekała nas podróż samolotem. Lecieliśmy do Guwahati. To jest 800 kilometrów od Kalkuty na północ w prawo, na północny wschód. Tu możemy zobaczyć jakieś zdjęcia takiej różnej biedy, którą można zobaczyć, bo to są takie targowiska jakieś wiejskie. Tu już jesteśmy na górach Garu. I tu jest jedna z tych, tam na dole jest ta stodoła, którą widzimy, to jest nasza stołówka i biuro dyrektora ośrodka i jego mieszkanie. No tu możemy tam jeszcze, z prawej strony jest taki mała latryna, taki prysznic, no prysznic to może nie, ale taki garnuszkiem się polewa zimną wodą i się człowiek myje, to też tam jest takie miejsce. A z tyłu później na tym jednym wzgórku, którym widzimy tam na końcu, to będzie można zobaczyć budowę tej szkoły. Bo już są zapisy do Billa. Bo Bill ma tam piękną taką sytuację, że ten dyrektor lokalny napisał projekt w oparciu o projekt szkolnictwa indyjskiego. Mocno go o to oparł, ale wkomponował bardzo wyraźne rysy tego programu, który on chce realizować. I tam rząd tamtejszy lokalny przychylny jest i mówi, że możemy wam dać tyle dzieci do szkoły, ile tylko jesteście w stanie przyjąć. A więc już zaczęli budować tą szkołę. No tu Bill nam właśnie różne rzeczy tłumaczy, opowiada, jak żeśmy to już następnego dnia tutaj byli. Tak, to jest ta stołówka, o której mówiłem. Proszę dalej, slajd. No, tu dalej nam tłumaczy. No, błogosławieństwem dla nas była ta koparka, którą Bill zakupił, półtorej miesięczna maszyna, ale bez niej to chyba byśmy zginęli w tej glinie już w ogóle, a to ona naprawdę była olbrzymią pomocą. Tu mieszkaliśmy po lewej stronie, w tej takiej szopce. Każdy miał tam takie podzielone w boksy i zobaczycie później nasze te kwatery, apartamenty. Jeszcze raz.
To właśnie o czym mówiłem rano, że Bill przez 7 miesięcy spał na podłodze na takim dywaniku i organizował różne rzeczy. Budował tą szopkę z lokalnymi ludźmi, organizował, żeby gdzieś studnia była. W ogóle ze studnią było takie piękne doświadczenie. I tutaj z kolei Mikołaj już teraz powie wam, co on tu robił. Prądu szukał. Właśnie, dzień dobry jeszcze raz. Właśnie tutaj jestem ja i mój kuzyn i myśmy się zajmowali takimi słupami dla tego, żeby puścić te kable elektryczne. Przyszedł Andrzej na początku, to znaczy na początku pierwszego dnia i mówi, wiesz co, mam dla was propozycję. Możecie robić to lub to. Dobra, ja sobie tak myślę, co to może być, to pierwsze, co to drugie. No, jak usłyszałem, że drugie to jest związane z elektryką, no to dobra, to wezmę elektrykę, tak sobie pomyślałem. Ale kiedy o tym usłyszałem, to w ogóle nie miałem pojęcia, o co tu będzie chodziło. Bo powiedzieli, że coś mają być jakieś słupy. Patrzyłem, że metalu nie widziałem, stali nie widziałem, no może z bambusów. No pomyślałem, że to będzie jakaś atrakcja. No coś ciekawego, będziemy coś robili. Ale później, jak nam wytłumaczono, to można jeszcze cofnąć do tyłu. Jeszcze raz. Jeszcze tam, gdzie były te słupy. To później, jak nam już wytłumaczono, co mieliśmy robić z tymi słupami, to mieliśmy postawić takich słupów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Osiem takich słupów, które mają być o 4 fita głębokości wkopane w ziemię. To 4 fity... Nie wiem... 120 centymetrów, to znaczy troszkę więcej jak metr. A to właśnie oni są takie długie. Właśnie to są długie i to jeszcze nie koniec jest. Tak. I myśmy wstawiali, to znaczy robiliśmy te dziury. No, szczególnie prosiliśmy tych ludzi, lokalnych ludzi, bo oni są trochę lepsze do kopania dziur. Właśnie oni nam bardzo z tym pomogli. Ale rzeczywiście sprawnie im idzie kopanie dziur takich w ziemi. Ale taka sprawa, kiedy bym nie powiedział, że mają być 4 fity, to Bill mi mówił, że ale pójście sprawdź, czy na pewno jest 4 fity. Przechodzę tam, powiem szczerze, nigdy nie było więcej jak 3. Nigdy nie było więcej jak 3. Mogło być 2, mogło być 2,5, 2 i 8, ale nigdy nie więcej jak 3. No dlatego proszono ich, żeby oni znów poszli i jeszcze jeden fit zrobili głębiej. No i później jak myśmy stawiali te słupy, to miało być gdzieś koło 7 osób, żeby te słupy naciągnąć, bo były oni skręcane na ziemię. I później przez liny były wstawiane te słupy w te dziury. I później za pomocą tej JCB koparką myśmy ładowali te concrete. Beton ładowaliśmy do łyżki koparki. I później zawoziliśmy tam i już wlewaliśmy. Do niektórych miejsc mogliśmy dotrzeć, to znaczy od razu z koparki, a do niektórych miejsc musieliśmy przez dżunglę z tymi wiadrami przesuwać. I to powiem wam, że niektóre nachylenia były tak mocne, że to się pikowało dosyć wyraźnie w dół. To nie było tak łatwo. No i było tak, że czasami nie mogli, bo myśmy musieli te słupy zaciągnąć ręcznie tam i myśmy w trójki, ja, mój kuzyn i Misza, myśmy brali te słupy ręcznie i nieśli, a w niektórych miejscach to nie da się iść, bo jest naprawdę no, coś takiego i myśmy musieli to posuwać razem ze sobą. Myśmy tyłem tam schodzimy i ciągniemy te słupy za sobą. No ale lokalni ludzie nam bardzo pomogli i mniej więcej myśmy tak myśleli, że myśmy naciągnęli później kabli, koło 8 kilometrów tych kabli naciągnęliśmy łącznie, bo miało być przez kilka wzgórz w jedną stronę i przez jedną wzgórze, przez dżunglę w drugą stronę. I na... Tak, tak, stalowe. Wszystko stalowe. Tak. Napinaliśmy też JCB, jedną wam popsułem oczywiście. Tak. Tak, nie, tak. No tak, to było ciężko, ale co Mikołaj, jaki wniosek z tego? Nie wiem, czy wy wiecie, że on jest ubrany tak bardzo porządnie lokalnie, czyli po hindusku, a to musicie zauważyć, ale Mikołaj, jaki wniosek z tego, że jak Andrzej daje dwa zadania, to bierzesz najtrudniejsze na drugi raz. A, tak, tak. Bo to się sprawdza. Myślałem, że skończymy to w ciągu tygodnia, ale wyszło tak, że co byliśmy 5 tygodni, to w ostatniej chwili, kiedy już widziałem, że musimy opuszczać to miejsce, zostało nam dosłownie kilka minut i myśmy z chłopakami próbujemy naciągnąć ostatnią linę, to będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 12. lina, ostatnia lina.
już wszystko przygotowane. Już mówię, Andrzej, za 10 minut dawaj przyjeżdżaj tu koparką naciągać. Próbujemy naciągać i wiecie, co się stało? Zabrakło 30 centymetrów. Zabrakło dosłownie tyle. Myśmy tacy załamani byli, że tyle nam zabrakło. Bill nas pocieszał, mówił, że coś możecie wymyślimy. Dobra, jedźcie, my zrobimy. I następny dzień Bill zadzwonił, powiedział, że przez, no, jak waszą techniką myśmy zrobili na tą linę, jak wy żeście to wymyślili, naciągnęli, także się nie przejmujcie, się wszystkie liny są napięte. I wszędzie był prąd. Dobra, dziękuję. Ty jeszcze może więcej później powiem. Tak. Ja tutaj widzicie betoniarkę też. To było no, takim ciekawym doświadczeniem, że na taką ilość betonu, jaką trzeba było wylać, była jedna betoniarka, ale to i tak ona przymnażała pewnych kłopotów, bo tak ze 2-3 razy w tygodniu się psuła, którą trzeba było naprawiać. Mieliśmy przerwy. No ale to mimo wszystko fajnie, że była. Ona nie jest betoniarką elektryczną, tylko spalinową. Na taką korbę się ją uruchamia. I wtedy ten silnik diesla pracuje. Oczywiście tu szkolimy przyszłych murarzy, tak? No gdzie ich wyszkolić, jak nie na budowaniu szamba? Wszystko będzie zasypane. A więc tutaj się szkoli kadra i budują najpierw zbiornik na oczyszczalnię ścieków, tak? Tu jest też kolejna z prawej strony wybudowana już droga przez koparkę i to są kolejne wzgórza Billa. Następne zdjęcie. A, dżungle się wypala. Wcześniej wypalają dżungle, tam karczują parę lokalnych osób. Ja zapomniałem wziąć taką specjalną dzidę do tego, bo kupiłem taką i kiedyś dzieciom może pokażę, ale nie wziąłem jej dzisiaj. No i tutaj już zaczynamy budowę. Od tego narożnika on się ciągnie aż tam do samego końca. To jest długość 68 metrów. A później jest taka przepaść pięciometrowa prawie i następny budynek się będzie zaczynał 22-metrowy. One razem później docelowo będą połączone. No, tutaj są elementy pokazane. Tak, w ogóle glina taka czerwona bardzo. No i no tak, jak jest deszcz, to bardzo się klei do butów. Myśmy mieli jeden dzień deszczu, jak żeśmy przyjechali, a później już przez 5 tygodni nie padało. Tutaj Bill, o właśnie, zobaczcie, to jest poranny wykład. I zobaczcie, jakie mamy tutaj wygody, że po prostu Bill bierze na terenówkę tablicę, kładzie i prowadzi wykład. Także to naprawdę olbrzymi szacunek dla tego człowieka, że Pan Bóg mu daje siły i jego żonie. Jego żona też prowadziła w podobnych okolicznościach, tylko z kolei w innym miejscu, może będziecie mogli zobaczyć, to jeszcze generator rano pracował, bo kuchnia, żeby mogła funkcjonować, to generator jest włączony i to w ogóle taki hałas, że musiała przekrzykiwać. No, a tu jest kontynuacja często, albo przy śniadaniu mówiliśmy o tym, co było na nabożeństwie, albo o tym, co będzie na budowie. No albo też bywały sytuacje, że Bill coś opowiadał. Bananów, ryżu nigdy nie brakowało, ale w ogóle było takie jedzenie wegańskie. Bardzo nas tak dobrze starali się odżywiać, fajnie. Teraz to jeszcze widać różnicę pomiędzy twarzami Billa i naszymi. To widać jeszcze biały i czarny, a dalej już różnicy nie będzie zauważalna. No, ja powiem tylko taki jeden epizod z bananami. Miał taki nasz przyjaciel, który był z grupy, że taki był zafascynowany bananami. Jadł je i jadł. Aż którejś kolacji zjadł ich chyba z 8. I później do końca wyjazdu już nie mógł przejeść, a w ogóle przez 3 posiłki nie przychodził, znaczy 3 dni nie przychodził w ogóle jeść. I była taka sytuacja, że on, jak bananem się koło niego położyło, to tylko prosił, żeby go stamtąd wziąć, bo już go ciągło na wymioty. A więc bananami też się można przejeść. No, tutaj jest, przygotowujemy następny, a właśnie zobaczcie, tam bambusy, na bambusach jest Julek. To tak Julek, który się tam troszeczkę chowa gdzieś z tyłu. Julka możecie widzieć, my tutaj próbujemy za pomocą sznurka i poziomicy prosty budynek wybudować. Nie wiem, jak to się nam udało, ale przekątne w budynku mieliśmy 2 mm, z czego jestem naprawdę dumny. Bo to przy tej technice, jaką mieliśmy, to no mówię wam, to tak jakby się świat zatrzymał z 500-600 lat temu. No. Takie warunki do budowy, ale Pan Bóg przydawał i narzędzi. No, tu coraz więcej murarzy widzicie, możecie zobaczyć. Ja poznawałem ich talenty, bo ja naprawdę nie wiedziałem. Jechałem z ludźmi, z którymi oprócz Mikołaja, to nie wiedziałem, kto co potrafi.
bo Mikołaj u nas kiedyś trochę popracował, a tak to nie wiedzieliśmy. Tu dziewczyna, która jest piekarzem, ona też gotowała bardzo często. To jest jedna z wychowanek jej rodziców. Bill pewnie opowiadał kiedyś na spotkaniu, to jej rodziców, jej ojciec zamordował matkę na jej oczach. Każda z tych dziewczyn, które tam możemy cię zobaczyć, które teraz wspomagają i gotowały dla nas, ma swoją historię. Jest drogo kupiona, jak ja to mówię. Albo jakaś ciężka operacja. No i tutaj zobaczcie, to jest policzek dla naszych, mówię przede wszystkim do mojego ogrodu, ale to jest miejsce do pieczenia chleba. To jest zrobione z beczki, obudowane cegłą, beczka taka do paliwa i z tej beczki zrobiony piec do pieczenia chleba. Ja myślę, że macie lepsze ku temu warunki, żeby piec w domu chleb. Spróbujcie, bo naprawdę to jest coś, co mnie zdumiewało. Tu właśnie ona pali, podpala bambusem, wkłada jakiś kawałek drewna i tak regularnie był pieczony chleb. W tym piecu ona piekła chleb, Lois, później taka midwife, to jest położna, tak? Tak, to położna, jeszcze wiele, wiele innych dziewczyn i to nigdy nam chleba nie brakowało. Te bułki były krojone na kawałki i jedliśmy jako chleb. To są nasze apartamenty, widzicie, tak wygląda pod sufitem 15 centymetrów pod tą blachą. Z dołu też tam mogło wejść różne rzeczy, ale mieliśmy dzięki Bogu moskitiery na tych pryczach z bambusa, bo mieliśmy już to też przygotowane, jak przyjechaliśmy. To było takie dla nas dobrze, że to mieliśmy już te łóżka jakby z bambusów. No tak to wyglądało, tu nasz Grzesiu tam sobie siedzi. I to jest od tyłu ta nasza stodoła, w której mieszkaliśmy. A tu w tej przybudówce z prawej strony, w takim pochyłym dachem, mieszka takie małżeństwo z dwojgiem dzieci. Oprócz tego, że myśmy tam mieszkali, Bill mieszkał z żoną, myśmy mieszkali, cała nasza grupa 10 osób. Jeszcze do tego, ilu tam lokalnych mieszkało? Czterech, tak? Trzech? Trzech. I to wszystko razem. I tu z przodu jeszcze małżeństwo. To wcale nie jest dużych rozmiarów budynek, ale byliśmy tak jak śledzie. Jak chcieliśmy przejść, to musieliśmy jeden wejść, drugi wyjść. Ale, no, ale mimo wszystko nikt nie narzekał. Tu jest nasz przyjaciel. Pierwszą noc, jak żeśmy nocowali, to obudził mnie o 2:10. A jak śpicie w takim budynku, który ma mniej więcej takie oczka jak te moje palce, to jak on za ścianą pieje, to masz wrażenie, że pod twoim łóżkiem. O 2:10. Jak patrzyłem na zegarek, myślałem, że mi się zegarek popsuł. Mówię, kto tego koguta zaimportował gdzieś z Ameryki? No bo mówię, zegarek ma przestawiony. Później następna noc była chyba 3:30, a później to już żeśmy go znaleźli na niego sposób. Nie. On nie był do sprzedania, to był problem, że to nie był do sprzedania. Chcieliśmy drogo go kupić, ale nie chcieli go sprzedać, ale znaleźliśmy na niego sposób. To jest żona dyrektora, ale tam ona była właśnie w kuchni. I to są warunki mniej więcej kuchenne, jakie są. Tam po lewej stronie na dole, na ziemi, pali się w takim cegły poukładane w literę C, i garnek, i taka misa właściwie, w której się gotuje na otwartym ogniu wszystkie nasze posiłki. Bez komina, bez niczego, w takich warunkach. I wiecie, no, z bambusa były stoliki, jakieś takie zrobione półki, można powiedzieć, pokryte folią. I to już były bardzo dobre warunki w porównaniu do tego, co mogliśmy zobaczyć u sąsiadów na przykład. Poproszę dalej. Fantastyczna kobieta zresztą, mają dwoje dzieci. No tutaj, a tu z kolei chyba przekazujemy już Billowi te pieniążki. Tam jest. To z Wisły. On jest Władysław Szalbot. Tak. Bo myśmy razem przekazywali te pieniądze. Jeszcze u mnie są w ręku, później przekazujemy je Billowi. No właśnie tutaj ma ten pierwszy dar, który dostał na dzieci. Te 2500 dolarów, o których mówiłem rano. To jest to. No. Poproszę następne. Tutaj musiałem próbować się tym swoim angielskim. Dobrze, że tego nie słyszycie. No, tu już ekipa kończy budowę szamba. Chłopcy od początku poszli budować linie energetyczne. A i mieliśmy takie wycieczki. Regularnie, kilka razy dziennie przychodziły takie wycieczki różnych rodzin, żeby zobaczyć, co się tam dzieje. No,
powiem wam, że byliśmy takim dziwowiskiem. Mikołaj, może powiedz, jak było z tym wierceniem dziury? Właśnie, żeby połączyć te słupy, musieliśmy wywierczyć dziury w tych metalowych połączeniach i również w słupach. I my, jak myśmy wyciągnęli to w wiertarkę, podłączyliśmy ją pod generator, zaczęliśmy wiercić i no to po pierwsze, że to jest hałasowne. I jak przychodzili te wycieczki, jak przychodzili te dzieci ze swoimi rodzicami albo ze swoimi małymi, to oni przychodzili i tak patrzyli. I tak się wstawali wokoło nas i patrzyli, co my tu robimy. Dla nich to było jeszcze nieznane, żeby za pomocą jakiegoś plastiku, kawałku metalu, który się kręci, wywiercić dziurę. I wywiercić dziurę w metalu, naprawdę w metalu. Oni no nie mieli jak to z nim poradzić. A tutaj właśnie oni coś takiego zobaczyli i dla nich to było w ogóle dziwactwo. Tu jeszcze możecie zobaczyć, no to wszystkie elektronarzędzia to były oblegane regularnie, że czasami było nawet ciężko pracować. Ale powiem wam, że tutaj jest coś, co mocno szokuje. Kobieta nosząca drewno na opał. Jest takie regionalne, no regionalne, w ogóle takie, Hindusi mają takie przekonanie, że o dom, o ogień, o drewno na ogień, o wychowanie dzieci, o ubranie dzieci, o upranie, o gotowanie, wszystkie tego typu rzeczy, wszystko kobieta. I w którymś momencie zadaliśmy pytanie jednemu z adwentystów, a tu jest, ona niesie drewno, a tutaj idzie mężczyzna, niesie młotek i nie pomaga jej. No i myśmy tak już, to, że ludzie tak w świecie postępują, no to myślimy, no to może jakieś mają takie zwyczaje. A więc zapytaliśmy, czy jednego z naszych adwentystów właśnie, nie będę mówił kogo, ale pytaliśmy, czy nie wstyd wam, mężczyznom, że kobiety robią wszystko, a wy nic. No on mówił, że nie, to dla kobiety to byłoby hańbą, gdybyśmy jej pomagali. No i wiecie, a pytamy, a za co mężczyzna jest odpowiedzialny? No a mężczyzna, no za założenie ogrodu. Ale co to znaczy za założenie? No na przygotowanie ziemi, żeby ona żona mogła uprawiać tam ogród. I co, przez całe życie tylko to? No tak. A więc to jest jej mąż, tak, to jest jej mąż. Starsi już ludzie, ale zawsze, jak można było zobaczyć, to rzadko kiedy mężczyzna niósł coś, tylko zwykle kobiety. Zobaczcie, ta dziewczynka, ile ona może mieć, 6 lat? A, ten kamień, dobrze. To cofnijmy jeszcze jeden slajd i Julek coś powie, o jak się pozyskuje kamień do budowy, bo to też jest bardzo ciekawe. Po pierwsze, witam was. Tutaj możemy z tyłu zobaczyć właśnie taką hałdę kamienia i wcześniej na poprzednim slajdzie widzieliśmy tego mężczyznę idącego z tym młotem. I to ma duży związek ze sobą. Kamień pozyskuje się właśnie w ten sposób, że idą ludzie z młotkami, siadają przy skale i tłuką. Ten pan tłucze duże kawałki, bo ma duży młot. Później siedzą panie z mniejszymi młotkami i tłuką najmniejsze kawałki. Każdy taki właśnie gryz, jaki tam używaliśmy na tej budowie, jest w ten sposób pozyskiwany. Przy głównej drodze siedzą całe rodziny i tłuką. I mężczyźni, tacy w wieku, nazwijmy to produktywnym, to albo z nami pracowali, albo siedzieli sobie gdzieś tam pod palmą, a kobiety, dzieci i tacy starcy siedzieli i robili nam kamień. Więc Tak, zarabiali, no ale jednak no metody są już takie dla nas bardzo archaiczne, a tam dalej w ten sposób to funkcjonuje. Dzięki Julek, bo to bardzo ważna informacja. Wiele takich rzeczy, których pewnie wam nie wszystkie opowiemy, ale takie szokujące można doświadczyć, będąc tam na takim wyjeździe. Otóż mówię to też w formie pewnego smutku, ale z drugiej strony zachęcenia też was na przyszły rok, gdyby ktoś miał takie pragnienie, to też. Tu widzimy dziewczynkę, która może mieć 6-7 lat, więcej nie ma i ona nosi dziecko. I tak jest bardzo często, do nas dziewczynki przychodziły, to miały właśnie 6-7-8 lat i nosiły dzieci przez cały dzień. Wiecie, ja naprawdę je podziwiałem, że one w taki sposób noszą swoje młodsze rodzeństwo w ten sposób. Ale jak się później dowiedziałem, że dzieci mniej więcej w takim wieku, jak ta dziewczynka, bo to jest nasza sąsiadka, która ma swojego młodszego brata 4-letniego, to
taka dziewczynka jak ta jest często przez rodziców wydawana za mąż. To jest nierzadkim przypadkiem. Mając 6 lat albo 8, jest za rower, czy za parę krów, czy tam może za jeszcze jakąś zapłatę. W ten sposób rodzice chcą poprawić sobie swoją sytuację materialną i w ten sposób traktują, no, dziewczynki sprzedają za dobra. No, ja już o tym wiele razy mówiłem, ale ja tylko wam pokazuję. Ja chciałem tylko wam pokazać jedną rzecz, którą zapoczątkowałem i to spowodowało pewną lawinę. Ja wziąłem ten koszyk jako pierwszy na swoją głowę. Później już się zająłem swoimi zadaniami, ale ja chciałem tylko spróbować, jak to się nosi na tej głowie, taki koszyk z tym choćby na pusto. I wiecie, i taka wrzawa wybuchła wśród tych lokalnych chłopaków, którzy tam z nami pracowali, tych panów, że wszyscy przybiegli, kto miał telefon, to tych zdjęcia ze mną robił. I śmiali się do rozpuchu. Ja się nie wiedziałem, że to jest pewną rodzaju hańbą dla mężczyzny nosić taki kosz w taki sposób. Ale później inni chłopcy jeszcze też spróbowali, bo to jest takie ciekawe. No. Właśnie tak kobiety noszą bardzo często drewno na swoich ramionach. Tutaj stworzyliśmy narzędzie z Julkiem. To jest coś, co zajęło nam dość dużo. Jak usłyszałem, że giętarki nie ma, to myślałem, że do gięcia figur geometrycznych zbrojenia, to myślałem, że głową będę pukał w stal. Ale zaczęliśmy główkować na różne sposoby i Pan Bóg nam podał taki pomysł, żeby zrobić taką giętarkę, która wytrzymała. No, która wytrzymała. I tutaj w Łodziu między innymi wygina figury i zbrojenie przygotowuje. Dobrze, proszę dalej. Tutaj rysuję projekt i obliczenia różne robię. Między innymi też troszeczkę możecie zobaczyć, że tutaj, gdzie stoi Mikołaj, są takie poprzeczki, na których, nie wiem, czy mamy zdjęcie, ale na tych poprzeczkach w cieniu przygotowałem stanowisko, żeby mogli wiązać zbrojenie. A z tego stanowiska mogłem dobrze widzieć wszystkich, kto tam gdzie co pracuje i przychodzili do mnie z różnymi pytaniami, to jakoś rozwiązywałem. Wiecie, fenomenem było to, że nie mając żadnego rysunku, wszyscy przychodzili, co mają robić, a tak naprawdę ja jeszcze nie miałem przekroju nawet poprzecznego fundamentu, który mamy zrobić. Trzeba było to dopiero wymyśleć i stworzyć, tak? Coś jeszcze? Mów. Ciekawym było to, że kiedy z Andrzejem doszliśmy do tego miejsca, że Andrzej postanowił narysować projekt, spotkaliśmy opór ze strony środowiska. Trzeba było nam stołu. Więc na prędce wykonany stół, obity blachą, żeby kartka jako taką prosto leżała. Dopiero wtedy można było wyciągnąć w ogóle kartkę, zacząć rysować. No, z takimi właśnie problemami się tam borykaliśmy na miejscu. Wiecie, to o takich rzeczach się nie myśli, jak się jedzie, że to trzeba wykonać projekt, później trzeba, żeby ten projekt wykonać, to trzeba zrobić stół. Dobrze, że jeszcze ołówek ze sobą wzięliśmy, bo nie wiem, czy by trzeba ołówka nie wykonać. A więc to są tego typu kwestie, które mieliśmy. Dobrze, następny slajd proszę. A tu właśnie za nami mieliśmy te nasze pokoje, których można. Przyjeżdżały takie ciężarówki i ten pan przywoził tak 6 do 12 dzieci, które rozładowywały cegły i to przywoził je przez cały dzień. Czyli jak zaczynał rano o 6 w fabryce cegieł, to woził do wieczora i tak te dzieci rozładowywały te cegły. Dzieci tak gdzieś koło 7 do 12 lat, tak myślę. Nie, dziewczynki nie, to chłopcy byli. Tutaj mamy jeden przykładowy posiłek, który zjadamy. O, właśnie banany, banana flowers, to są te kwiaty bananów. I tutaj po lewej stronie, jakby to, nad ryżem, tak, nad ryżem takie lekko zielone. Dobrze. To tyle z kulinariów, idziemy dalej. O, tu właśnie dzieci, które tutaj za tymi dziećmi możecie zobaczyć tą ścianę tych 5 metrów. I tam tak, tutaj z kolei widzimy, jak przyjeżdża ciężarówki, dwie przyjeżdżają z cegłami, a jeden z tych panów wychodzi i przygotowuje posiłek dla pozostałych. Higieny żadnej.
Tutaj już węzeł betoniarski wykonują tutaj zaprawę. Wschód słońca nad górami, tymi na pagórkami Garu. Proszę, następny slajd. Jeszcze następny. Tu mamy nabożeństwo sobotnie. I na tym zdjęciu jeszcze widzicie, jak zajmujemy miejsca na tym nabożeństwie. A jeszcze proszę następne, bo chyba jest. Bo to... I zobaczcie z tyłu. To jest to, co widać jeszcze pokutuje nawet wśród adwentystów. Takich kastowości. Kobiety z dziećmi siedzą zupełnie na samym końcu. Nie siadają z przodu, tylko siedzą na jakichś takich zydelkach, jakichś malutkich takich... takich wysokości gdzieś z 10 centymetrów, czasem 12, takich malutkich krzesełeczkach i siadają tam i cierpliwie, grzecznie z tyłu sobie siedzą. No, spróbowaliśmy zorganizować 8 marca dla tych kobiet, które, bo to akurat był ten moment, gdzie ten międzynarodowy 8 marca był, a więc chcieliśmy jakby zrobić przyjemność. Bardzo mocno zaangażowała się tutaj strona ukraińska, bo nie mogę powiedzieć, bracia stanęli na wysokości zadania. Ja nie umiem gotować. Oni poszli i stworzyli posiłek dla tych niewiast, między innymi dla nas. Barszcz był, ziemniaki, no wszystko, co byś, no naprawdę postarali się. Chylę czoła, niesamowicie. Natomiast chcieliśmy, żeby z nami kobiety zasiadły do stołu. Wiecie, że nie można było ich ściągnąć. To dla nich było, a myśmy nie... Mało dość tego, myśmy chcieli, wysłałem specjalnie Mikołaja, bez kwiatów nie wracaj. Wrócił bez kwiatów. Jedno, co można było kupić, to banana flowers. To kwiaty bananowców, a nic innego nie ma. A mężczyźni się śmiali, ale no po co to kobietom kwiaty dawać? To wymyślił. Także no to są tego typu kwestie. Tak, tu idziemy na nabożeństwo z kolei. W ten białym to ja. Chyba, że w innym białym. Tak, tutaj idziemy na nabożeństwo do lokalnego kościoła. Tutaj właśnie tak sobie taką troszkę. Proszę. A to po nabożeństwie. A, bo to z Laszmi żeśmy szli. Tak, po nabożeństwie żeśmy szli na taką wycieczkę. Bo już niektórzy mi mówili, że żyją tutaj prawie gorzej jak w więzieniu, bo w więzieniu to chociaż po placu można przespacerować, a tak to od budowy na obiad, z obiadu na budowę i nabożeństwo też na miejscu, a więc żeśmy szli na taką wycieczkę później. No tutaj wchodzimy do osady. Na takich domkach, proszę dalej slajd następny. Tu zobaczymy następne slajdy. To jest dom mieszkalny jednego z adwentystów, który nas zaprosił tam, żeby można było zrobić zdjęć kilka i zobaczyć. Tak żyją mniej więcej ludzie i to już są tacy ludzie troszeczkę bardziej sytuowani w tej wiosce, nie najbiedniejsi. No wszystko na takiej kurzej nóżce, tak, takie chatki są. Proszę. No przed zwierzyną głównie, bo no wszystko jakby wąż troszeczkę trudniej ma wpełznąć do góry, jak jest tak troszeczkę na podniesieniu. No przede wszystkim dla bezpieczeństwa. I druga sprawa, że jak przychodzą deszcze monsunowe, to deszcz na przykład w Kalkucie, to wszystkie domy, tutaj nie widzieliście, ale te domy są, monsuny padają 2 do 3 miesięcy. Tak ulewne deszcze, że woda potrafi się podnieść nawet powyżej 1,5 metra. A więc wszyscy, którzy budują, to na takich podniesieniach też. To jest ta osada w dalszym ciągu. Proszę dalszy slajd. Tutaj są takie kurniczki też dla zwierzyny. No i tu pola ryżowe, na której nic nie rośnie, a krowy, nie wiem, co one tam się wypasają. Słuchajcie, krowy są w wielkości, w ogóle to bydło w wielkości naszych trochę większych psów, no. Takie malutkie wszystko, że to po prostu wszystko. Ludzie mali, zwierzęta mali. Takie jest zabiedzone wszystko. A to nie wiecie, co to jest. Kto mi powie, co to jest? Sklepik, tak. To jest sklepik, wiecie. To jest naprawdę coś szokującego. Tam siedzi babcia taka i sprzedaje tam parę rzeczy, które ma i w takim sklepiku. To jest wiejski sklepik. No, proszę dalej. Tutaj dalej z innego ujęcia ten sklepik. O, to są takie miejsca, takich osad, wiecie, że no naprawdę tam ani elektryczności, ani nic. Jeśli,
Niektórzy ludzie, którzy sobie zarobią parę dolarów w ciągu gdzieś pracy, to jak kupią sobie telefon komórkowy, to muszą sobie kupić solar, żeby go ładować w ogóle, bo nie mają skąd prądu wziąć. Tak, tutaj z kolei jest epizod, gdzie miejscowi wyszli nam na spotkanie i witają się z nami, bo im powiedzieli, że jeszcze nigdy nie widzieli białego człowieka inaczej jak w telewizji. A więc tutaj Tomek w ogóle bił na głowę wszystkich wzrostem i jak Tomek szedł, to już myśmy nie mieli dużego zainteresowania. No może na mnie ktoś spojrzał, bo łysy, ale generalnie Tomek swoim wzrostem, nawet jak siedział, to był wyższy niż oni jak stojąc. Tomek Omelianiuk z Białegostoku. No tu mamy następne wioski, które idziemy. Leszmi to jest taka kobieta, która niesamowite rzeczy czyni. I będzie ona jeszcze tam w innych miejscach. Ona tutaj jest z lewej strony, to jest taka jedna z położnych. Chodzi i odwiedza różne osoby. Możecie dalej, następny slajd. Troszeczkę przyspieszam, ale tutaj jest z kolei kobieta. Może powiem o tym przykładzie. To jest coś, co można powiedzieć, że takim było swoistym cudem, które miało miejsce. Wchodziliśmy, tu jest małżeństwo, to jest jego żona, która już starsza jest, nie mają w ogóle dzieci i są skazani na w zasadzie biedę wszelką, nie mają żadnej majątności. I jak żeśmy wchodzili po tej pochylni, którą tu widzicie do tej chatki, żeby tam do tego człowieka wejść i się pomodlić z nim, to zarwała się pod jednym z chłopaków tamata, musieliśmy tam naprawiać i tak dalej. I było ryzyko, że się podłoga też zarwie pod nami, jak żeśmy tam weszli. Bo to po prostu w takim opłakanym stanie ten bambus jest, bo to na podłodze i tak dalej. I wiecie, myśmy się modlili, bo z kolei Niemcy, którzy byli, jak już słyszeliście o tym wcześniej, to między innymi sfinansowali temu człowiekowi, jej małżonkowi, pobyt w szpitalu. I on był tydzień w szpitalu na takiej kuracji, a później wrócił i nadal nie chodził, bo jej mąż nie chodził. Wynikało to z tego, że jego organizm w zasadzie był wyczerpany z wszelkich jakichś witamin i z wszelkich jakichś możliwości, żeby mógł organizm funkcjonować w ogóle. Wiecie, oni odżywiają się białym ryżem i troszeczkę soli i nie mają nic więcej pieniędzy na cokolwiek innego. Nie, i nie ma ciemnego ryżu. W ogóle to ludzie bardzo często robią jeszcze z tych jeszcze biedniejszych osób, to czasami biorą, że ten ryż, oni akurat często dlatego, że tańszy jest ryż biały, to kupują ten ryż, a sprzedają jakieś owoce, które gdzieś im urosną. Ale owoce to są takie no filigranowe, ale spróbują sprzedawać, żeby cokolwiek mieć. I w taki sposób próbują jakby funkcjonować. I ten człowiek, myśmy się tam modlili bardzo, później jeszcze wiele razy na nabożeństwach. I słuchajcie, po 4 tygodniach, ja patrzę rano, 6 godzina, przyszedł taki człowiek rozpromieniony i myślę sobie, bardzo podobny do tego człowieka, co tam leżał, który nie może chodzić. O takich kijkach przyszedł. No ale to później może o nim opowiem dalej, jak zobaczycie go jeszcze na innych zdjęciach. To jest bawełna. To jest inna osada z kolei. Tu jest ta położna, tam po prawej stronie kobieta, która jest niemową od urodzenia. Ta kobieta to jest jedna z położnych. O niej też może powiem, ale to może nie dziś. Chyba powiem to kiedyś w apelu, bo to jest też niesamowita historia. Dziś nie będę o niej może opowiadał, ale powiem innym razem. Ona z kolei też prowadzi nas. Takie są dróżki, że w ogóle nie ma dojazdu, tylko takie ścieżki. Może cofnijmy jeden slajd do tyłu, żebyśmy mogli zobaczyć. Oni mieszkają na tym wzgórku tam i to jest ich pole tego ryżu, które tu mają. I w zasadzie nic więcej nie mają, oprócz trochę bananów, które mogą sobie gdzieś urwać. I ta rodzina, następny slajd, mieszka właśnie na tym wzgórzu. Zobaczcie, chłopiec, który jest tutaj. No, żyją po prostu w takich no, strasznie prymitywnych warunkach i strasznie biednie. Ono też chore było to dziecko, widzicie, ono jakąś ospę miało i jeszcze jakieś chorobę, ale ta położna o tych wszystkich dzieciach i wszystkich osobach chorych wszystko wiedziała, wszystko. Niesamowitą pracę wykonują jeszcze, bo to jest jakby jeden wachlarz wam pokazuje, a jeszcze inny to innym razem, bo nie da się wszystkiego.
Tak, tutaj jest inne miejsce, inna osada. Mieszka tu ich chyba z nie wiem, 18 osób w jednej tym miejscu. Cała rodzina? Nie. Tu nie ma adwentystów żadnych. Nikt nie jest z adwentystów z tej rodziny. Akurat w tym rejonie, gdzie my tam budowaliśmy, gdzie byli w tej chwili, przygotowuje dla tego ten nowy ośrodek, to tam jest, trzeba powiedzieć, że w tym miejscu jest dość sporo adwentystów. Dość sporo. W ogóle chrześcijan dość sporo. Także to jest bardzo przychylne i dobrze. No tutaj żeśmy nie mogli przejść mimo, trzeba było usiąść, z nimi porozmawiać, zdjęcia porobić i tak dalej. A więc no, ona tutaj też znowu jest ta położna Leśmi, ona sprawdza podczas sobotniego właśnie to wszystko spaceru jest, ona znowu tam sprawdza jej temperaturę, bo wie, że chorowała, pyta się jak się czuje, mama w ogóle się dzieckiem nie bardzo interesuje. Nic nie umiała jej odpowiedzieć, bo później rozmawiałem z nią. No taki naprawdę skarb dla tych ludzi. Fantastyczną pracę wykonują, no nic. To jest jeszcze kolejna jakby historia. No czasami żeśmy tłumaczyli, przez czterech tłumaczy byliśmy tłumaczeni, żeby w ogóle móc po angielsku rozmawiać. Czyli język angielski był czwartym językiem, bo było kilku tłumaczy lokalnych, na przykład tą kobietę, która była chora, o której będziemy jeszcze mogli zobaczyć, to ona między innymi potrzebowaliśmy mieć kilku tłumaczy. To było po prostu naprawdę ciężkie. Czegoś takiego nie przeżyłem, żeby mieć tyle tłumaczy, żeby móc w ogóle się porozumieć. Tak, tu są dzieci naprawdę takie no, lokalne tam. Biedne dzieciaki, ale zadowolone. Dość sporo, aczkolwiek jak w Boliwii byłem, to było jednak, to dzieci było więcej tam mieli niż tutaj. No. Jednak kobiety unikają. Tu jesteśmy też w kościele adwentystycznym, taki malutki kościółek i tam byliśmy na rozpoczęcie, na zakończenie sabatu. 3 kilometry, 4, nie tak daleko. Niecałe 3? A, no właśnie. Ja nie liczyłem. Ten następny slajd. No, tu są takie chatki. To jest kolejny domek, który ktoś buduje. Następny. Tutaj już jest budowa. Wykopany wykop miał nawet do 1,60 m głębokości. No i tak jak mówiłem, dość długi. Tutaj ekipa betoniarzy. Myśmy kopali, a oni już za nami szli, betonowali chudy beton. Później na to szło dystanse, zbrojenia. No i tu całe wycieczki, które przychodziły nas odwiedzać właśnie na budowie. Następny slajd. Tu jest właśnie ta dziewczyna, ta która piecze chleb, ale to jest ta Leśmi, ta położna, tak. Tutaj są kwiaty bananów, a tutaj ekipa, która przyjeżdża z tymi dzieciakami i rozładowują ciężarówkę, tych cegieł. Możecie zobaczyć, jakie one krzywe te cegły wszystko. A tutaj budowa szkoły z bambusa. To już lokalni ludzie budują z bambusa szkołę. Tu plecionki, ściany robią. No nie powiem, szybko to się buduje. W porównaniu do tego, co my mamy tam, cośmy robili, to nie wiem, jak to im szybko idzie. Ale to na trzęsienie ziemi jest odporne. Tu idzie właśnie major, jeden ten dyrektor ośrodka, idziemy z nim do tej chorej kobiety. Następny slajd. I tutaj też drogi nie ma do niej. To po prostu taką ścieżynką. My, żeby ją przetransportować do szpitala, musieliśmy stworzyć nosze i tymi noszami przetransportować ją do szpitala. Ale zanim do tego doszło, to w ogóle długa historia. Tutaj byliśmy, to jest jej mąż i ona ma dwoje dzieci. A ta dziewczyna ma 20 lat. Ta, która miała tego guza na kręgosłupie, którą... O właśnie ona. I wiecie, ona od kilku miesięcy leży w takim miejscu, to jest można powiedzieć takim kurniku, z dala od domu, żeby nie przeszkadzała, bo rodzina, ona całą noc jęczała, cały dzień jęczy, bo to ból. I ona odseparowana, zmoczone te wszystkie, nawet te bambusy, mimo że bambus za bardzo nie chłonie wilgoci, to on, jak uklęknęliśmy, żeby się modlić, to wszystko po prostu zmoczone,
bo to nie kontrolowała w ogóle oddawania moczu i kału. Nic nie bardzo chciała jeść. Żeśmy się za nią modlili, ona w ogóle ciągle płakała, a byliśmy tam dość długo i po jakiejś godzinie pocieszania jej, właśnie przez to tak trwało, bo to czterech tłumaczy, i jak żeśmy się modlili o nią, tu zobaczcie, z nakładaniem rąk i tak dalej, a ona zaczęła się później uśmiechać. To jeszcze przed tym, zanim w ogóle... No i żeśmy zaczęli rozmawiać o tym później. O, zobaczcie, jak wygląda podłoga. Dziury normalnie do samej ziemi. A ona tam właśnie leżała. Samiutka zupełnie. No strasznie przykra. I czekała na śmierć. I jej rodzina, najgorsze, że jej rodzina czekała na śmierć. To jest coś nieprawdopodobnego. Ta religia z ludzi tak robi, tak im w głowach... jakoś mają przez tą religię poukładany świat, że wierzą w tą reinkarnację i ona będzie tam szczęśliwsza, bo pewnie w lepszym życiu się urodzi i wszyscy czekają na jej śmierć i jak ona umrze, to my będziemy się cieszyć i tak dalej. Nikt się nią nie zajmował, ona sobie też w końcu życzyła śmierci, dwoje małych dzieci, mąż taki leniwy jeszcze do tego wszystkiego. No i w tej komórce tutaj, a widać jakie tam wejście jest, może bo ja nie cofnijcie może slajd, bo chyba jest poprzedni. Tu jeszcze jedno slajd, cofnijcie, może tam jest, nie ma. Jeszcze jeden do tyłu, o tu. Zobaczcie jakie tam wejście jest. Przecież ja nie jestem wielkich rozmiarów. Przepraszam, ale tu wygląda jakbym nie wiem ile miał wzrostu. A więc to jest w takiej komórce, w takim kurniku ona czekała na śmierć. No i ją zabraliśmy do później. Tutaj zaraz pokażę, tam było jedno zdjęcie. O, tutaj stoi właśnie, ale było jeszcze co tyłu, jeszcze do tyłu. O, tutaj stoi jej mąż, przy mnie i jeden syn. To jest jej mąż. Dobrze, następne zdjęcie, przyspieszymy troszeczkę. Tutaj przyszliśmy następnego dnia. Może cofnijcie jeszcze jeden slajd, przepraszam, dwa. Dwa do tyłu, jeszcze jeden. I tutaj negocjujemy w ogóle, żeby móc ją zabrać. Już było postanowienie, że będą pieniądze na to, żeby ją zabrać do szpitala. Operacja miała kosztować 2,5 tysiąca dolarów. A więc, że ją weźmiemy do szpitala, że zapłacimy jej operację. Oni mówili, że oni nie chcą, żeby była operowana, bo oni nie mają pieniędzy. To już my mówimy, że już są pieniądze, będą pieniądze na to, że zapłacimy za tą operację. Ale oni się jeszcze zastanawiali, czy się zgodzić na to. Ona oczywiście chciała i na szczęście jej ojciec się zgodził i to w ogóle mogło dojść do skutku. Ale cała rodzina nie chciała. Widzicie, jakie tu poważne miny były? Ta położna, a tutaj te dwie siostry i tam trzecia, wszyscy byli przeciwni, żebyśmy jej nie brali do szpitala. Ona ma umrzeć. Takie klimaty, że wiecie, że no, wcale się nie dziwię, że po operacji później nie chciała wrócić do domu. Tak, idźmy następny slajd. A tu zrobiliśmy zdjęcia. Już później było tak atmosferę, żeśmy rozluźnili, bo powiedzieliśmy, żeby się nie martwili, że oczywiście nie gwarantujemy tej operacji, jak to wszystko przebiegnie, bo lekarze sami mówili, że 50% szansy na to, że będzie chodzić albo nie, ale po operacji uzyskała czucie w nogach. Natomiast powiem o tym zdjęciu, bo to mnie coś, co mnie zaszokowało. To zdjęcie będzie dla mnie zawsze takim przygnębiającym zdjęciem. Mimo, że tam są zadowolone miny, to wiecie, rodzina, której jej życie było bez większego znaczenia, większą, istotniejszą kwestią dla nich było, aby takie zdjęcie mogli dostać, niż to, żeby się zająć tą chorą dziewczyną. Naprawdę tyle energii włożyli w to, żeby dostać to zdjęcie i prosili, żeby to zdjęcie im dostarczyć, więcej bardziej im zależało na zdjęciu niż... ten z lewej strony to jest dyrektor ośrodka. Myśmy później nieśli. To żeśmy ustalili i następnego dnia żeśmy przyjechali i żeśmy ją wzięli. O 6 rano żeśmy wyjechali i zrobiliśmy nosze. Później jak zrobiliśmy takie ładne, pomarańczową, mieliśmy taki materiał, zrobiliśmy z dwóch bambusów rączki, rękojeści i pojechaliśmy ją wziąć stamtąd. Szkoda, że nie mam zdjęć. Tam widzieliście, jak kobieta znowu nosi pokrycie dachowe,
A tutaj już mamy zabetonowane fundamenty. Już widzicie gdzieś jakieś 40 centymetrów ziemi. Tutaj Zbyszek stoi i już zaczęliśmy budować ściany. A jeszcze wystają takie zbrojenia pionowe do tych słupów, bo tam będą kontynuowane takie słupy stalowe do góry, ale tam jeszcze żeśmy takie specjalne śruby montowali, no takie skomplikowane rzeczy. A tu dziewczyny z kuchni próbują swoich sił i murują ściany, tak, próbują. Tutaj za tym było widać zbrojenie, które leżało. Tak, no tutaj następne, one nie są chronologicznie te zdjęcia, bardzo przepraszam, ale mamy następne zdjęcie, tu już w kościele z kolei, dzieci ładnie ubrane, czyste. A, no. Tak było? Poukładałeś się chronologicznie? Aha, no to przepraszam. W każdym razie tu jest taki ciekawy epizod. Nieprzyzwyczajeni jesteście do takich obrazów, może wprowadzimy w Podkowie Leśnej. Po lewej są kobiety, po prawej mężczyźni. Nie ma tak, żeby siedzieć. Tak, że bracie Polok, to jest ostatni raz, kiedy ja cię tu widzę. To tyle lat człowiek żyje, a czasami takiego obrazu nie widział, nie bracie Polok? Widziałeś? Tak? Przepraszam, ale to po prostu takie szokujące, wiecie, że naprawdę... Ale z drugiej strony jest to pewna przyzwoitość, którą możemy się uczyć. Powiem więcej, że na przykład obnażonych kobiet, sukienek krótkich się nie spotkałem ani razu, głębokich dekoltów ani razu. No jest to... O, tu jest ten człowiek, który zatrzymajmy się chwilę, który przyszedł o 6 rano. I to jest ten człowiek, który nie chodził i myśmy się modlili i to był naoczny cud, który po 4 tygodniach on przychodzi do mnie rano z dyrektorem ośrodka i mówi, że ja mam mu dać jakąś pracę do wykonania, bo on chce się odwdzięczyć. I ja w takim szoku jestem, że nie, no, co ja mu dam? Mówię, chyba zbrojenie wiązać będzie z dziewczynami, ale i tam z takim jednym Szwedem. Ale po prostu no, to było coś dla nas fenomenalnego, że po prostu coś takiego można było doświadczyć. To jest coś nieprawdopodobnego. No. Tak, on chodził. Nawet wywiad z nim Marek, jak przyjechał, to Marek Micyk z małżonką i tam jeszcze z tą trzema osobami z fundacji, to przeprowadzał wywiad między innymi z tym człowiekiem. No. Tu mamy zdjęcia z kościoła. Następny slajd poproszę. O, tutaj jest też jedna z położnych, bo są 3 położne tam. Każda z nich ma 6 wiosek i 1 skutera. Na 3 dziewczyny mają każda z nich po 6 wiosek i 1 skutera na 3. I wymieniają się. Jak ktoś ma bliżej, to idzie i tak, no nielekko. A czasami to jest niebezpiecznie, bo idą przez dżunglę. Wiecie, no naprawdę to nie. Tutaj z kolei przygotowują posiłki. Znaczy to, co się włoży do garnka, to trzeba najpierw przygotować w takich warunkach. Jeśli komuś tam ryż jest rzeczą taką, czasem jest ryż pogardzany, to ten obraz mi w głowie pozostanie zawsze, że żeby włożyć, my to z torebki sobie siach, a ryż dzisiaj, czy taki, a tam, żeby coś można było włożyć do garka, to trzeba najpierw go wymucić. No tam różne rzeczy oni trzymają tak, na takich matach. Czasem suszą ryby i przy smakiem ich są tak przedziwne rzeczy, jedzą wszystko. Od małpy, węży, zepsutych ryb. Ryba, zepsuta ryba jest przysmakiem. To jest po prostu takie rzeczy, że po prostu odrażające. No. To teraz, to już jest ekipa, tutaj publiczny transport czasem tak wygląda. Tu jednego nie ma, bo Julek zdjęcie robi. Tak, następny slajd. To tak wygląda transport też, między innymi tak się wozi ludzi. No, tu jesteśmy też w Kalkucie, jeszcze raz zdjęcie. Tu jest też niesamowita kobieta, o której wspominałem rano. Nie wiem dlaczego, ale to nie jest chronologicznie. Ale w każdym razie tutaj o tej kobiecie, co wspominałem rano. Ja się zapytaliśmy, czy nie myślała o tym, żeby wyjechać kiedykolwiek stąd. A ona powiedziała, że do 100 razy liczyła.
a później przestała. Tamta, co widzieliśmy wcześniej. Niesamowite małżeństwo w ogóle, są tam poświęceni, pracują. Tu mamy jeden z budynków, który tam te dzieci ma w Kalkucie. Tu jest ogród, który one uprawiają. Tak, następny budyneczek. Tak, tu jest dalsza część ogrodu, którą możemy obserwować. Za nami mamy jeszcze jeden budynek. Są tam trzy budynki takie trzypiętrowe. I tam te 170 parę dzieci jest. Tutaj próbujemy tam różnych zabaw z nimi. Tutaj grają w piłkę, graliśmy też z nimi. Dziewczyny od góry, widzicie, mogą, tam kibicują. No, ciekawe. Tu jest nasza toaleta, z której korzystaliśmy. To już są bardzo dobre warunki, jak na tamte możliwości. I tutaj z kolei uczą się chłopcy mechaniki. Naprawiają różne rzeczy, uczą się, jak co działa. No, takie praktyczne zawody zdobywają. A tu jest kolejne zdjęcie, jaka bieda jest. Z rzeczy wyrzuconych ludzie próbują cokolwiek wyjąć dla siebie. Zatrzymajmy się na chwilę na tym slajdzie. Jeśli komukolwiek się samochód zepsuje, chciałbym, żebyście zapamiętali ten obraz, bo mnie on zostanie na wiele lat. Zobaczcie, człowiek, który idzie z przodu, idzie na boso, ciągnie za sobą ładunek, a za nim idzie dwóch uśmiechniętych ludzi, którzy pomagają mu pchać ten ładunek. Jakbyście kiedyś pchali samochód, to pchajcie go z uśmiechem i dziękujcie Bogu, że nie idziecie na boso. Tu jest kolejny taki człowiek, który jest, no widzicie, jaki on malutki? No Mikołaj jest wysoki, to prawda, ale no po prostu taki mały człowiek, zabiedzony, takie dużo takich sytuacji, gdzie są przemieszane te takie. O, tutaj z kolei bogate dziewczyny, z kolei bogate dziewczyny się mają bardzo dobrze. Zarządzają nawet mężami wtedy, odwraca się sytuacja. No więc taki świat kontrastów. Dalej następny. Tu są riksiarze, których można wynająć, żeby kogoś podwieźć za parę rupii. Tu znowu inny transport możemy oglądać. Tutaj jest takie miejsce, które trzeba usiąść, bo tam jest jedno zdjęcie następne, będzie pokazywać, jak żyją ludzie. I dobrze, jakbyście patrzyli na to przez chwilę, bo to po prostu pokazuje, mieszkają na wysypisku. No. W tych beczkach jakieś odpady. Nie wiem, jakie odpady, ale jakieś odpady. No tu przebieramy rzeczy, te podarunki dla dzieci, które żeśmy darowali i tutaj ta nam kadra pomagała przebrać, a laleczki, które były nieubrane, to kadra wzięła i z tymi dziećmi będą szyły ubranka dla tych. Także wszystko było naprawdę fajnie. No. Tutaj Kwieciek, to było straszne, kazali nam śpiewać. Ale trudno, musieliśmy. No tutaj zakrywamy im oczy i te dzieci przychodzą i sięgają ręką do worków i biorą sobie te zabawki. No wszyscy byli zaangażowani w to, a tutaj dostaliśmy Emirates Airlines, to jest taki plecaczek. Jak lecieliśmy tymi liniami Emirates Airlines, to powiedzieliśmy, dokąd jedziemy i co robimy. I załoga nam przyniosła taki plecaczek z zabawkami i jeszcze takimi różnymi kocykami i ten plecaczek, żebyśmy mogli tym dzieciom zawieźć. Także to też taki miły epizod. A tu już dzieci właśnie otrzymały. No, tu jedzą w stołówce dziewczynki. Jeden z takich kącików w stołówce. Tutaj jest stołówka z innej perspektywy. No, jest to warunki, powiem tak, że warunki, w którym mieszkają te dzieci, to mniej więcej odpowiadają PGR-owskiej oborze, którą możemy sobie przypomnieć z lat 70., 80., jeśli ktoś ma trochę więcej lat, to tak mniej więcej pamięta. To mniej więcej taki standard, to już jest dość wysoki standard dla tych ludzi. I ktoś by zadał pytanie, może wyprzedzając, dlaczego nie budować wyższego standardu? To tam i tak dzieci nie chcą stamtąd wychodzić. A jak gdyby był jeszcze wyższy standard, to byłby, no, szerzyłaby się korupcja. Chcieliby podpłacać, żeby tam mogli być ich dzieci, to znaczy różnych bogatszych rodzin. A więc byłoby udawanie, że to dziecko jest sierocą.
no takie przykre sytuacje, że no to są łóżka, na których mieszkają. Następny slajd. Tu jest najlepsza restauracja, którą żeśmy odwiedzali po drodze. Ja żałowałem, Mikołaj, że wtedy głodny byłeś. Tak bardzo żałowałem. No ale ten dyrektor ośrodka twierdził, że ona jest naprawdę dobra, ale to ona nawet posadzki nie miała, a w kuchni to lepiej byłoby, gdybyśmy tam nie wchodzili. No dobrze, to już też ta giętarka. A tam za nami było widać bambusy. O, tu jest nasza sąsiadka, które tam dalej taka plecionka tych bambusów, z których robi się te ściany, które tu widzicie za nami. Dobrze, tu jest nasza sąsiadka, która mieszka też przy nas z tym dzieckiem i ona regularnie o 5 rano wychodziła pod drewno i kładła się spać bardzo późno, tak późno po zmierzchu jeszcze ją było słychać. A więc dziewczyna, w ogóle notabene powiem historię o tej dziewczynie, była też, jest drogo kupiona przez Billa. Była też jedną z takich dziewczyn, która była już schorowana, zachorowała na malarię. Może cofnijmy ten slajd, gdzie ona jest, bo to gdzie idziemy na... O, to jest ona. Zachorowała na malarię, była w ciąży w 7 miesiącu z 3 dzieckiem, mając 20 lat. A więc mniej więcej macie przekrój, kiedy one wychodzą za mąż. I to, co mówiłem, to są często prawda. I będąc trzecim dzieckiem w ciąży zachorowała na malarię i w zasadzie dostała, wcześniej odbyły się tam jakieś komplikacje, zaczęła rodzić, później tam położna do niej dotarła, miała krwotok, którego nie bardzo było można jak zatrzymać, wtedy ją szybko, Bill ją wziął, do szpitala zawieźli i ona została uratowana. W zasadzie już miała... No o mamy, że nic nie kontaktowała ze światem, była w takim stanie. I to operacja kosztowała $1700 i ją uratowano. A więc każdy z tych ludzi, którzy to są taki, robimy taki szybki wachlarz tego, co się tam wydarzyło, ale tyle historii za każdym człowiekiem stoi, że no już długo można by opowiadać. No tutaj kolejna osada. A tutaj już budujemy ten niższy poziom. Na tych bambusach wieszaliśmy sznurki, a bambusy miały odchył tak do 10-15 centymetrów. W każdym razie później żeśmy zmienili technikę, bo na tych bambusach się nie dało nic zrobić. O, tutaj właśnie jakiś krab. Tam wcześniej w koparce siedziałem. Teraz tu taki krab, a tu jest... A ten to skorpion, tak. Też taki ciekawostka taka. Ale... Powiem wam, że ten skorpion został zjedzony przez kurę i kura żyje. Nie wiem jak, ale bo nie, do tej pory jak wyjeżdżaliśmy nie zginęła. A więc to też jest coś, co można spotkać. Powiem wam jedną z takich ciekawostek, jeśli chodzi o niebezpieczeństwa. Było, przynajmniej nam się wydawało, że jest bezpieczniej niż zakładaliśmy. Od strony dzikich zwierząt, dzikie słonie, od dzikich słoni w sąsiednich wioskach, tam 3-4 wioski dalej opowiadał mi kierowca, też taki jeden, który mówił, że ginie od 25 do 30 osób rocznie od dzikich słoni, które atakują. Natomiast przychodzą, żeby się najeść, najczęściej po cukier, po jakieś takie różne rzeczy, rozrywają, a jak zobaczą człowieka, to niszczą, depczą człowieka. Może to wynika z tego, że z kolei ludzie atakują dla kości, atakowali te słoni. No nie wiem, z czego to wynika. W każdym razie jest takie elementy są. Na szczęście nas żaden nie zaatakował. Też tygrys nas, żaden tam nikogo nie zaatakował. Natomiast wiem, że lokalni ludzie mówili, że małe tygrysy widzieli. No ale jak małe widzieli, to i też muszą być gdzieś duże, tak? Ale jedną taką szokującą rzecz, że ten największy mężczyzna... O, tu kobieta idzie po wodę. Regularnie dziewczyny... Rano idą, dwie rzeczy załatwiają. Idą załatwiać swoje potrzeby, zanim mąż wstanie. Przez dzień nie mogą pokazywać tego, że mają jakiekolwiek potrzeby i idą o zmierzchu, gdy mąż nie widzi, że znowu mają potrzeby. Po prostu chore, ale tak jest. I też dzięki temu niedużo piją i to też generuje wiele chorób, bo jak niedużo piją, żeby wytrzymać z tymi potrzebami, to tak to później wygląda.
Nie, no jeszcze bym mógł mówić o takich rzeczach jak higiena, może jeszcze wam powiem, ale za chwilę. Natomiast tu jesteśmy w kościele takim troszeczkę uboższym, adwentystycznym też. Tam było dość dużo ludzi, chyba z 200, nie? W tym kościele to spokojnie z 200 osób było, nie? No ale dość sporo. Bo tam było tej młodzieży na zewnątrz i tak dalej. Tutaj w tym kościele powiem wam, że próbowałem iść do toalety. Zapytałem się, gdzie tu jest toaleta. On taki dosyć przerażony był i mówi, że no nie mamy tu toalety. Ja mówię, jak to nie macie tu toalety? No i mówi, ale chodźcie, zaprowadzę. I zaprowadził mnie do sąsiadki. Tu Zbyszek miał kazanie. To był w ogóle, Zbyszek to jest niesamowity chłopak. Gdzie go poproszono o kazanie, tak był gotowy. To jest coś, to szacunek duży. Tu jest właśnie ten zięć tego króla, o którym wspominałem. Bardzo poczciwy facet. No i wskazano mi miejsce u sąsiadki, gdzie można było iść do takiego zrobionego wychodka. Ja nie jestem dużych rozmiarów, ale żeby w ogóle móc wejść, to tak musiałem. Ale przy napiętnych mięśniach trudno się załatwiać, no nie? Szczególnie jedyneczkę. I no ale jakoś to miałem za sobą i później z kolei przyglądałem się, mój przyjaciel widział, jak z kolei pewna kobieta załatwiała potrzebę dzieci. I to rzeczywiście tak słyszeliśmy ze słyszenia, jak to się odbywa, nikogo nie podglądaliśmy, ale tak to się odbywa, że ona, jak on się załatwił, to lewą ręką, palcem przeciągnęła mu, strząsnęła, i nic nie zrobiła, ani nie obtarła, ani nie wytarła, ani nic. Tak założyła mu majtki i weszła do kościoła z powrotem. Później nic dziwnego, że jak przychodziliśmy z takiego kościoła, to kilku z poważnych mężczyzn z naszej grupy chorowało. To ja sam się rozchorowałem, bo dotkniesz gdzieś tu i już jesteś załatwiony. A tak się pilnowaliśmy i wody, to jak gdziekolwiek byliśmy, to pilnowałem chłopców, żeby tylko się czasem za bardzo gościnności nie przyjęli, żeby się ktoś, bo tam wodą cię częstują albo czymś, a wcześniej brudną szmatą coś wytrą taką, że podłogi nasze to. W najgorszym miejscu kuchni jestem gotowy zjeść posiłek i wiem, że on będzie w czystszych warunkach niż na czystych talerzach, które wyglądają tylko pozornie czysto. A więc to są troszeczkę tak. Tutaj jest kobieta, która też ryż muci. No i z jednej strony jest to strasznie takie przykre, że ona musi tak pozyskiwać ten ryż dla posiłku. My idziemy do sklepu i kupujemy, tak? A ona to pozyskuje w taki sposób trudną pracą. Tu jest widok na te góry nasze Garu. Tam u góry jest ta budowa, gdzie jest to najbardziej czerwone. Tutaj jest to miejsce, gdzie mamy kuchnię. Tam z tyłu zupełnie mamy miejsce, gdzie jest kolejne miejsce, gdzie tam prowadzone zostały słupy i jeszcze tam są górki i tam są górki. No także te wszystkie góry Garu. Tak, bo to myśmy przyjechali koniec zimy. Temperatura była od 8 do 38 stopni. Tak dwa dni chyba było 38 w dzień. No tu jest jedna z tych dróg, którą miałem budować, o której kiedyś opowiadałem. Bo miałem jechać i tam pracować na tej koparce, żeby tą drogę zbudować, ale ta droga została zbudowana i zapłacona przez jakiegoś sponsora. To jest do kościoła jedziemy. Samochód później się zepsuł. Na dwie grupy żeśmy jechali do kościoła takiego. I ja teraz Miszę poproszę, bo on, Misza, będziesz musiał coś powiedzieć o tym, jak to było, jak tam, o tym, o tej szkole. Dobry wieczór. Ja bym chciał rozkazać o tej szkole, w którą my pojechali. To w jedną z sobot my приехали для того, чтобы провести утреннее служение и... Добрый вечер. Chciałbym opowiedzieć o pewnej szkole, gdzie myśmy przyjechali i chcieli poprowadzić my tam porankowe nabożeństwo, ranne nabożeństwo. После служения нам сделали экскурсию по этой школе. По набожеństwie нам zrobili экскурсię по szkole, wycieczkę. W tej szkole uczyся где-то 1500 детей. W tej szkole się uczy około 1500 dzieci. I nam pokazali, w jakich условиях oni żyją, w jakich условиях oni uczą. I nam było pokazane, w jakich warunkach oni żyją i w jakich warunkach oni się uczą. To общежитие, женское общежитие, i w jednej komnacie żyją około 30-35 девушек. To jest właśnie taki akademik dla dziewczyn i w takim pokoju mieszka około 30-35 dziewczyn. No рассчитано где-то на 50 человек. Ale pokój jest przeznaczony jako na 50 ludzi, 50 dzieci.
Здесь как раз мы видим на фотографии семью мейджора. То właśnie widzimy rodzinę Majora, tego dyrektora. Две девушки, которые с левой стороны, это его дочери, и они тоже учатся в этой школе. Две его córki, которые są po lewej stronie, они właśnie uczą się w tej szkole. Хотел бы сказать немножко об образовании в Индии. Где-то только 60% детей заканчивают школу. Хотел бы немного поведать о выкштауценю в Индии. Около 60% людей, дети, кончат только школу. В этом же районе, где мы находились, это район Мегалая, около 40% заканчивают школу. В том районе, где мы сейчас находились, около 40% только кончат школу. Как раз на том месте, где мы строили детский дом, они построили школу. Были две фотографии, где они только начинали строить школу. Właśnie na tym miejscu, gdzie myśmy budowali ten dom, pamiętacie te zdjęcie, gdzie była zaczęta budowana ta szkoła? To właśnie tam będzie szkoła. I Ayo, to żona majora, dyrektora szkoły, ona też będzie nauczycielką w tej szkole? Żona tego dyrektora, żona majora, będzie nauczycielką w tej szkole. I tam będzie всего tylko dwa klasy, pierwszy, drugi, i tak prosto z-za tego, że всего tylko dwa преподавателя będą. Z tego powodu, że tylko jest dwa nauczyciele, to będzie tylko pierwsza i druga klasa. Образование стоит около 40 долларов в год. Это для нас это недорого, но для них это дорого. Takie wykształcenie rocznie kosztuje około 40 dolarów za osobę. Мне сказали историю о том, как одном мальчике, у которого он сирота, и его не пускали в школу. Słyszałem historię o pewnym chłopcu, który jest sierotą i jego nie było puszczano do takiej szkoły. Потому что его взяли на работу, ему 12 лет, его взяли на работу, чтобы он смотрел за коровами. On ma 12 lat i jego wzięli do pracy, żeby on pilnował krów. После одного года работы ему пообещали дать одну корову и еще 200 долларов. По całym roku pracy jemu obiecano dać 200 dolarów i jedną małą krowę. Ну из-за того, что у него была такая серьезная работа, ему не разрешили ходить в школу. Z tego powodu, że on miał bardzo poważną taką pracę, jego nie było puszczane do szkoły. Ну, в принципе, хотел бы также сказать вот о этой школе, также продолжить рассказ о этой школе, которая здесь построена. Хотел бы продолжить трошечки историю о этой школе, которая была сбудована, та с бамбуса. В один из дней ко мне подошла жена мейджора и сказала о том, что она нуждается в двух спонсоров для того, чтобы оплатить обучение двум детям-сиротам. В певном моменте до мне, то właśnie до Миши, пришла жена того мейджора и сказала, что потребуя иметь двух спонсоров, чтобы заплатить за выкштауцение двух детей. Тих właśnie сирот, так. Да, одного из сироты, мы уже с ним познакомились, так как мы нашли уже спонсоров для них. Одного хлопчика, то я знам, уже с ним все запознавам, и уже был знаleзен для него спонсор. Так получилось, что в один из дней его родители убили, так как, возможно, это были религиозные проблемы. В тракте takich religijnych problemów jego rodziców było zabito. I jego wziął k siebie jego dziadzia, no opłacić образование on nie był w состоянии i nie gotów był. Wujek tego chłopaka wziął go do siebie, ale on nie był w stanie, żeby zapłacić jego wykształcenie. Da. I сейчас на данный момент людей, которые откликнулись помочь детям, около 10 людей, но сумма собрана для 35 детей. Я трошки powiem, że był zorganizowany taki projekt, który opisał ten projekt, żeby pomóc tym dzieciom, którzy bym chciały się uczyć, tym właśnie dzieciom sierotom albo dzieciom
z rodzin adwentowych, który moglibym kontynuować studię. I właśnie Misza zrobił taki projekt, żeby zaproponować ludziom zapłacić za te wykształcenie. I było znaleziono około 10 ludzi, którzy bym chciały to zrobić i na ten moment 30 dzieci pójdą do szkoły w tym roku. 30 dzieci. Z 6 dziećmi my już poznakomili, też z Колей my chodzili, my встречались z nimi, k сожалению, наверное, здесь нет фотографий, но если будут фотографии, мы скажем. Już 6 dzieci, którzy już znamy, już im było wydane materiały, już znamy ich imiona, znamy ich nazwiska, mamy ich fotografii, które jesteśmy pewni, że 100% oni pójdą do szkoły. To znaczy jeszcze 24 osoby mogą przyjść do tej szkoły. Tak, właśnie. Po 40 dolarów za osobę, tak. Поэтому мы приглашаем, если у кого-то есть желание помочь ребенку в обучении, мы приглашаем каждого из вас. Для того, как кто-то ма хэнч, кто-то ма такого, может, ну, такое прагнение заплатить за какую-то особу, чтобы она пошла до школы, то вы маете такую возможность, маете такую оказию. Да, и лучше всего это, если бы... Семья могла взять одного ребенка и на протяжении 10 лет смогла ему помогать, и чтобы по окончанию 10 лет, возможно, ну, уже дать ребенку полное образование. Najlepiej bym było, jakby jakaś rodzina wzięła pewne dziecko i w ciągu 10 lat po prostu pilnowała go wykształcenia, to znaczy płaciła za jego wykształcenie, to tylko 40 dolarów rocznie. Przez 10 lat to bym było najlepiej, żeby ona pilnowała go wykształcenie i doprowadziła to dziecko do... Вот, jeśli można byłoby też zastanowić się na fotografii. Ja nie pamiętam jaka, вот tam gdzie była ta komnatka. Troszkę dalej jeszcze. Вот как раз вот здесь, в этой комнатке, Андрей уже говорил, наш сосед, показывали фотографии его детей и его жены. Właśnie tutaj, w tym pokoju, jak Andrzej już mówił, mieszka ten chłopak z żoną i z dwoma dziećmi. Ему 25 лет, но при этом он не умеет ни писать, ни читать. On ma 25 lat, ale nie umie ani czytać, ani pisać. Поэтому w Ukrainie ja tylko об этом слышал, что есть такие люди, но я их не видел. Na Ukrainie myśmy słyszeli, że są tacy ludzie, ale nigdy myśmy coś takiego nie widzieli w swoim życiu. No, здесь это где-то 20%, może немножко меньше tych, kto nie umie. Około 20% w ogóle nie umieją ani pisać, ani pisać, ani czytać, ani pisać. Спасибо. Dziękuję. Спасибо вам большое и тебе. Dziękuję, Mikołaj. Ja chciałbym jeszcze powiedzieć to, że niezwykłym jest też fakt, może tak kończąc, że notuje się około 1,3 miliarda ludzi w Indiach, ale szacuje się, że gdzieś około 30% z tych ludzi nie ma żadnych dokumentów i nie są notowani. Nawet nie znają daty urodzin. Oni tylko słyszeli, że mniej więcej wtedy się urodzili. Nielegalni w swoim kraju. Nie wiem, są ludzie, którzy jadą do Indii i widzą same superlatywy i zobaczą jakieś zabytki. Myśmy też widzieli, ale jeśli chce się zobaczyć potrzebujących, to naprawdę jest ich ogrom. Chciałbym zostawić was z myślami, aby Pan Bóg was nastrajał do tego, abyście znaleźli jakąś życzliwość w kierunku wyjazdu na przyszły rok, jak i też do tego, co Misza mówił, jeszcze również wsparciu może w innych działaniach Billa, to jest naprawdę wielkim błogosławieństwem dla tamtych ludzi. Niech Pan Bóg was wszystkich błogosławi. Jeszcze raz dziękuję za was poświęcony czas. Jeszcze jakieś pytania, tak?
To jest drugi etap tej budowy, no generalnie na fundamentach. W jednym i drugim przypadku to jest ten drugi budynek i na fundamentach. Tam, to co już mówiłem rano dzisiaj, że to będzie budynek, który, do których, do tych elementów, które myśmy wyprowadzili z ziemi, wyprowadzone są, tutaj nie ma zdjęcia, bo za krótko... Jest? Nie, to jest budynek w całości, który ten jeden... Ale tu, o widać. Takie szpilki wystają przy tych słupkach. Widzicie co jakiś czas słupki i takie szpilki wystają. Na te szpilki będą nakładane, bo one są bardzo głęboko zakotwione. To była taka precyzja bez żadnych narzędzi, którą musieliśmy wykonać bardzo dokładnie, a nie mając żadnych instrumentów geodezyjnych. I na te słupki, które tam widzicie, one są takie żelbetowe, które łączą się z fundamentami. Będą nakładane takie słupy stalowe i z tych słupów stalowych będzie dach również, konstrukcja stalowa dachu i na tym będzie stalowe pokrycie. A z kolei metr od ziemi ma być wymurowane z tej cegły, którą widzieliście, metrowa ściana tam, no, dla higieny, dla bezpieczeństwa. To jest sierociniec. Aha, to jest to zdjęcie, które jedna z dziewczyn z Mszczonowa narysowała, no takie coś ciekawego. Zobaczcie, z prawej strony u góry jest Mikołaj, ja mogę powiedzieć, który jest który, Misza i tam jeden, ten drugi Mikołaj, który krzyczy na następnych słupach. Tu z kolei dziewczyny wiążą zbrojenie, to możecie zobaczyć, bo są w warkoczykach. No i tam różne osoby, tu z kolei Andrzej, który codziennie przychodzi i krzyczy dzień dobry, jeszcze tam inne osoby, z kolei węzeł betoniarski z betoniarką. A nie mogłem siebie znaleźć, aż w którymś momencie mnie uświadomiono, że ten na środku z palcem rozkazującym to ja. Także już mniej więcej wiecie, co ja tam robiłem. Jak to mój syn mówi, że tatuś, czym ty się zajmujesz? No ja mówię, ja buduję. No ale nie, no ale tak naprawdę, no pracownicy twoi budują, ale ty to co robisz? No i wyszedłem na takiego, który nic nie robi. A więc tu macie też budynek, który widzicie, on się kończy, to jest ten odcinek. Później jest z kolei, jest prawie pięciometrowa ściana i kolejna część, gdzie będzie tam kuchnia i stołówka. Bo to będzie wszystko razem. I ten budynek ma, ta część ma 68 metrów, a tamta następna ma 22. Ta część będzie jeden poziom, który będzie miała tylko na jednym poziomie, chociaż Billa mocno namawiałem, żeby były przynajmniej dwa poziomy, bo konstrukcyjnie jest tak mocno przygotowany budynek, znaczy fundamenty. A no i tak w takim stanie, żeśmy zostawili budynek. To szambo, te fundamenty tego poziomu niższego, no i te linie energetyczne. Zważywszy na to, jak patrzę na tak do tyłu, ile osób mieliśmy, to naprawdę udało się sporo zrobić. Jestem naprawdę Bogu wdzięczny. Oczywiście pewnie gdybyśmy może jeszcze lepiej się spróbowali zorganizować i nie byli tak przerażeni na początku tym, że tego nie ma, tamtego nie ma, a tu stół trzeba zrobić, a tu narzędzia nie ma. No to może byłoby jeszcze lepiej, ale już myślę, że przyszły rok już będzie jeszcze lepszy i będzie więcej uczestników, do czego was serdecznie zapraszam. Jeszcze są jakieś pytania? Wodę, no z wodą to też było tak, że myśmy czasami mieli przestoje, bo wody brakowało. Pompowaliśmy z takiego źródła. W ogóle to powiem wam może historię króciutką z wodą. Bill miał takie niesamowite doświadczenie, on opowiadał je, że kopali studnie i szukali wody i dokopali się do 5 metrów tam do skał różnych i wody nie było. Modlił się bardzo. Dużo takich elementów cudów doświadczał. Wiecie, ja jak na przykład projektowałem te fundamenty i cały budynek, to też się bardzo dużo modliłem. Mimo, że mam spore doświadczenia, ale nigdy nie budowałem budynku, gdzie się trzęsie ziemia. To nigdy takiego budynku nie budowałem, a więc to jest coś, co było takie dla mnie trudne i trzeba było przewidzieć pewne rzeczy, przemyśleć, jak to wszystko będzie. A więc ja powiem tylko, jak to było z tą studnią. Bill bardzo modlił się wtedy o to, żeby Pan Bóg mu wskazał, co ma zrobić. I wówczas
miał, Pan Bóg mu dał przekonanie, że powinien budować kilka metrów dalej. Nie wiem, ile to było, 5 metrów, 7 metrów dalej, obok, kilka metrów tam. I w tym miejscu akurat rosło drzewo. No i mówi, Panie Boże, ale tu drzewo rośnie. Tak? Takie ma przekonanie, że tam ma kopać. I usunęli drzewo, nie mieli jeszcze wtedy koparki. I w tym miejscu, jak usunęli drzewo, ruszyli trochę ziemi i wypłynęła woda. Tego typu doświadczenia ma Bill. I ta woda jest na tyle dobra, że ona się nadaje bezpośrednio do picia. Także można powiedzieć, że tak. Natomiast wodę taką, która... Jeszcze nie powiedziałem o wielu rzeczach, ale powiem, że wodę taką, która była do mycia używana, to z kolei jest z takiego innego źródła. Bo miejsce, które nazwał Bill, to się nazywa Springs of Life, czyli źródła życia. I to są, i rzeczywiście różne źródła tam płyną. Z wodą w Indiach jest olbrzymi problem. Na przykład powiem że wam, że jak ktoś mieszka, im bliżej strumienia, gdzie wypływa, to tym bardziej czysto się myje, a później to już płynie rzeczka kolorowa. Ja nie wiem, czy widzieliśmy tu zdjęcia, czy nie było jego, jak czerwona potrafi być woda i ludzie się tam normalnie myją, piorą, kąpią. No, to jest, to tak wygląda. Jeszcze jakieś pytania? Pieniądze można zrobić transferem internetowym albo no to nie jest problem. Wysyłamy, już żeśmy kilka takich przesyłek zrobili. Natomiast no wiadomo, że $100 to nie warto wysyłać, tylko warto jakby uzbierać jakąś kwotę i wtedy wysłać, bo te przelewy są kosztowniejsze. Bill Dahl, nie spodziewam się, żeby przyjechał wcześniej jak w czerwcu, lipcu tego roku. Jeszcze chcesz coś powiedzieć, Julek? Jeszcze pozwolę sobie trochę dopowiedzieć, tak przy końcu. Mieliśmy okazję obejrzeć kilka zdjęć betoniarki Super Deluxe, najlepsza, jaką można dostać w Indiach. No i ja się tak trochę z nią bliżej zaprzyjaźniłem, bo od początku opiekowałem się jakoś tam o nią, przygotowałem do pierwszego uruchomienia, po którym okazało się, że są wstępnie fabrycznie poluzowane śruby. I przez dwa, gdzieś może trzy pierwsze dni było tak, że jeżeli chłopaki chcieli coś zrobić, rozrobić beton, to wołali mnie, żebym zapalał. Brał tą korbę, kręcił tam i odpalał. Tylko że no, ta korba też była tak po hinduskiej myśli technicznej zrobiona. Średnio to funkcjonowało. No więc po tym, jak pierwszy raz dostałem korbę w głowę, stwierdziłem, że jest czas, żeby inni się wzięli za odpalanie betoniarki. I już raczej unikałem innych, wysyłałem, chociaż mi tam z początku nie bardzo szło. I minął pierwszy tydzień. Skończył się sabat. Zebraliśmy się wieczorem przed tym naszym ekskluzywnym domem. Na zakończenie odśpiewaliśmy pieśń, zaczęliśmy rozmawiać, zaczęliśmy dziękować Bogu, że przetrwaliśmy ten pierwszy tydzień. I w tym momencie wyszło, że większość z nas dostała korbę w głowę w ciągu pierwszego tygodnia, ale prawie wszyscy, ale nikomu nic poważnego się nie stało. Było blisko oczu, blisko nosa, ale żadnych szkód. Tam może jakiś siniaczek. I prawdę mówiąc, naprawdę Pan Bóg nas chronił przez cały ten czas pobytu tam. No bo betoniarka nas biła. Były skorpiony. Na początku nam mówili przez długi czas, że nie ma żadnych skorpionów. W końcu sami odkryliśmy, że są. A więc były jakieś węże. Jakieś tam niebezpieczeństwo było, ale nawet nie bardzo mieliśmy okazję tego zobaczyć. Druga sprawa, już Andrzej wspomniał. Jedyny dzień, w który padało, to ten, w którym podróżowaliśmy. Przez cały czas, kiedy tam byliśmy na miejscu, pracowaliśmy, nie było ani razu deszczu. W nocy było widać, jak całe niebo się błyska. Gdzieś tam na horyzoncie było widać przechodzące burze. U nas ani jednej kropli. Więc deszcz nie przeszkodził nam w pracy. No, raz... Jeden był deszcz. Większość naszej grupy, 7 osób, wyjechało troszkę wcześniej jeszcze zwiedzić Nepal. I zostałem ja razem ze Zbyszkiem Karniłowiczem, którego myślę spora część z was zna. I pierwsza noc, kiedy już opuścili nas wszyscy inni Polacy, ci również z Fundacji Źródła Życia, przyszedł deszcz monsunowy w nocy.
Gdyby takie deszcze padały tam codziennie, a mogły, bo to już był tak właśnie na granicy rozpoczęcia się pory deszczowej. Gdyby takie deszcze padały, to byśmy naprawdę nic tam nie byli w stanie zrobić. A deszcz jest taki, czy deszcz jak deszcz, ulewny, ale wiatr jest taki, żebyśmy bali, że nam tą chatę tam zwieje. Pada poziomo, przez te szczeliny, które można było widzieć na zdjęciu tam górą, po prostu do pokoju wpadał deszcz i prosto na wszystkie rzeczy. Ale jednak Pan Bóg pozwolił, że przez ten czas, kiedy główne roboty były, ani razu nie spadł deszcz, nie spotkało nas żadne nieszczęście. No tam jakieś choroby, ale Pan Bóg też dał nam wyjście z nich. Nikt nie zachorował na żadną z tych egzotycznych chorób. Nikt nie zapadł na malarię. Także pod tym względem możemy być naprawdę Panu Bogu wdzięczni. Jeszcze tylko powiem jedną taką rzecz. Taki mężczyzna wysoki, który był, on ma pasję fotografii i lubił wędrować samotnie. Przysparzał nam czasem kłopotów, bo modliliśmy się parę razy o niego, bo nie wracał na czas. Ale to właśnie był Tomek. I któregoś razu poszedł sobie na spacer do dżungli i wracając spotkał pytona pięciometrowego. To jeszcze tak szybko nie wrócił, a pasjonuje się fotografią, nie zdążył wyjąć aparatu. Szkoda, żeśmy nie mamy takiej pamiątki, bo byłaby na pewno ciekawa, ale lepiej, że wrócił. W każdym razie czasem nie byliśmy świadomi pewnych niebezpieczeństw, które gdzieś w przyrodzie są. Natomiast jesteśmy Bogu wdzięczni, że mogliśmy bezpiecznie wrócić i to jest naprawdę wspaniałe. No, jesteśmy bogaci o doświadczenia. Ja widziałem z tygodnia na tydzień, jak Pan Bóg zmienia serca nasze. No naprawdę w cudowny sposób. Ja po prostu odkryłem Mikołaja na nowo jeszcze raz i jeszcze Miszę później. Każdy z nas był zmieniony. Pewnie mnie Pan Bóg, oni z kolei widzieli, jak mi tam zmieniał wiele rzeczy. To jest naprawdę coś cudownego, co mogliśmy doświadczyć. A więc bardzo Wam dziękuję za cierpliwość. Miała być godzina, są prawie dwie, a więc pomódlmy się teraz i Julek, Ciebie poproszę o modlitwę, jeśli można.